Witajcie w kolejnym odcinku Kulturki. Dziś gościmy w Bodzewie, gdzie o muzycznych pasjach porozmawiamy z Markiem Jaskulskim i Jurkiem Woźniakiem. Zapraszamy do obejrzenia. W klawiszach gram hobbystycznie od 20 paru lat z przerwami. Jestem Marek, mieszkam w Bodzewie, gram na instrumencie na basie w zespole Eleos. Pracuję w szpitalu bonifraterskim jako recepcjonista. Amatorsko zajmuję się muzyką. Moja przygoda z muzyką zaczęła się jeszcze przed pierwszą komunią świętą. Pamiętam, jak ojciec kupił mi takie małe organy, na nich się uczyłem grać. Widział, że bardzo mnie ciągnie do instrumentu i z moich pieniędzy komunijnych kupiliśmy pianino. No, potem w technikum zaczęło mnie ciągnąć, żeby grać w zespole. Stworzyliśmy taki zespół bluesowy. Nawet tam jakieś miejsce zajęliśmy w konkursie. Później miałem małą przerwę. W 2012 roku założyliśmy Szkołę Nowej Ewangelizacji na Świętej Górze. No i w tym momencie pomyśleliśmy, że będzie potrzebny zespół. Założyłem zespół Eleos, który gra do dzisiaj. Marek gra w nim również na basie. I to jest teraz właśnie moje hobby, moje życie, to co lubię i chcę robić. Mój początek z muzyką to późne lata podstawówki. Zaczęło to się wszystko od mojego starszego brata, który skołował gdzieś skądś pożyczoną gitarę, kilka akordów na kartce. No i zaczęliśmy, jak to się mówi, rzeźbić. No i po pewnym czasie, no i brat, ja i paru kumpli stworzyliśmy zespół Stragan, w którym grałem 11 lat, do roku 90. Niestety w 90 roku, wiadomo, rodzina, dzieci, brak czasu, no zaprzestałem działalności muzycznej. Powrót do muzyki był po 20 paru latach. Moje dzieciaki już dorosły. Zagraliśmy koncert uwielbieniowy na rynku w Piaskach. To był gdzieś lata 2015. Po tym krótkim spotkaniu nasze drogi się rozeszły, dzieciaki założyły swój zespół rockowy, a jak to się mówi, dzięki mojej żonie i tu koledze Jurkowi, no, zacząłem być basistą zespołu Eleos. Muzyka w moim domu była od zawsze. Mój dziadek grał na skrzypcach. Mój ojciec z zawodu nauczyciel muzyki grał na skrzypcach, na puzonie. No i chyba od niego się to wszystko zaczęło. I z tego wszystkiego no, spróbowałem właśnie klawisze od samego początku. To był mój instrument. Moje korzenie muzyczne, no takie chyba od dziadka, który grał na skrzypcach, wujek na organach. No, wszyscy moi bracia, mam trzech braci, wszyscy zajmują się muzyką.
Najmłodszy brat gra w zespole u studni. Najstarszy brat niestety już nie gra z przyczyn zdrowotnych. Wszyscy, cała moja rodzina praktycznie gra, moi synowie, syn mojego brata. Tak. Jesteśmy związani z muzyką. Jeszcze muszę wspomnieć o chórze na Świętej Górze. Tam właściwie zacząłem śpiewać. W zespole śpiewam, chórki robię. Moja żona też śpiewa razem z nami. No i żonę poznałem w chórze. A ma piękny głos. No chciałbym jeszcze wspomnieć o mojej córce, która niestety muzycznie nie została obdarzona, ale za to została obdarzona plastycznie. Jest po studiach plastycznych, a co do muzyki, no to córka plastycznie, ale jej córka, czyli moja wnuczka, już gra na ukulele. No z kolei u mnie też żadne dziecko na razie nie idzie w stronę muzyczną, ale najstarsza córka Lena, 12 lat, bardzo lubi rysować, malować. Muzycznie wszyscy w mojej rodzinie jesteśmy samoukami. Warto, mi się wydaje, że warto być samoukiem. Nie chcę tutaj krytykować ludzi, którzy grają z nut, ale wiem, że jak nie mają nut, to nie zagrają nic. A samouk zawsze coś tam wyskrobie. Wydaje mi się, że to jest też kwestia umiejętności improwizowania, ale warto się uczyć, warto znać nuty. Jeżeli chce się wejść na jakiś wyższy etap, to warto grać klasykę, warto uczyć się gam. Dla mnie muzyka jest takim narzędziem, które mogę wykorzystywać w tym, co robię, poza pracą oczywiście, jako lider zespołu ewangelizacyjnego. Oprócz tego, że jest to dla mnie odskocznia od codzienności, właśnie coś innego, to jest też sposobem modlitwy. Dla mnie muzyka w przeszłości był to środek do zarabiania pieniędzy, a teraz, gdy gram w zespole Eleos, jest to sens życia praktycznie. I cieszę się, że mogę to robić dla Boga, w sumie dla siebie, że możemy uszczęśliwiać innych ludzi. To, co robię, chyba jest dobre. Myślę, że warto jest grać na jakimkolwiek instrumencie, bo muzyka czasami potrafi otwierać drzwi. Zachęcam wszystkich do grania na obojętnie jakim instrumencie. Muzyka to, na moim przykładzie, to jest całe moje życie. Życie całej mojej rodziny. I uważam, że muzycy to ludzie bardzo szlachetni. Mamy takie stałe wydarzenie, czyli w każdy czwartek miesiąca jest msza święta po mszy świętej uwielbienia, na które wszystkich serdecznie zapraszam, żebyście zobaczyli, że nie jesteśmy gołosłowni, że rzeczywiście gramy i staramy się to robić dobrze.